Przede wszystkim dziękuję. No, wygraliśmy na bardzo ciężkim terenie. Tutaj w Łowiczu mega ciężko się grało, boisko no, nierówne. Ciężko się grało, naprawdę. Ale wygrywamy 3-2 w końcówce. Naprawdę emocje były. Mogliśmy stracić tą bramkę. Na 3-3 jednak wygraliśmy. Czwarty mecz z rzędu wygrany. Nie był to, no, nie był to mecz pod nasze dyktando, ale mieliśmy swoje sytuacje. Myślę, że więcej niż przeciwnik. No i na pewno mega się cieszymy, że wygrywamy. I jesteśmy dalej od strefy spadkowej. Chciałem zapytać jeszcze o twoją formę, bo trzeba powiedzieć, że nawet jeśli te mecze wyglądały dobrze w twoim wykonaniu, no to jednak te bramki to jest życie napastnika i się zaczęło wpadać na już kolejne swoje bramki dzisiaj. Jak też swoje występy pod kątem indywidualnym. No, w pierwszą bramkę strzeliłem w meczu z Legią. Przegraliśmy, jednak dostałem później szansę w pierwszym składzie. Nie wpadało, ale wygrywaliśmy. Ten na mnie stawiał. Na pewno mu dziękuję za to. Dzisiaj akurat trafiłem drugi raz. Nie grałem rewelacyjnie, ale grałem przede wszystkim dla drużyny. Starałem się jak najwięcej walczyć. No i dzisiaj wpadło, jest druga bramka. No i na pewno będę chciał, żeby ten wynik był jak najlepszy. Trenerze, możemy powiedzieć, chwilę trwaj, już czwarta wygrana z rzędu Błonianki. Dzisiaj na trudnym terenie, z trudnym przeciwnikiem. Na pewno mogło się to obrócić, szczerze mówiąc, no, w obie strony. Końcówka była ciężka i pełna emocji. Jakby trener podsumował to spotkanie? Z jednej strony tak, chwilę trwaj, bo 4 mecze zwycięskie z rzędu to jest coś, co poprawiło bardzo naszą sytuację w lidze. Z drugiej strony pokora, tak? Czyli pamiętajmy o tym, gdzie byliśmy przed chwilą, pamiętajmy o tym, jak te mecze były wszystkie trudne, jak te mecze są, te wszystkie 4 porażki były wyszarpane, te wszystkie porażki kosztowały nas dużo zdrowia, dużo pracy i szacunek dla zawodników, gratulacje przede wszystkim dla nich za to, że gdzieś tam po czasie, kiedy po pladze kontuzji i dużych problemach mieliśmy jakąś tam pasce porażek, zawodnicy to udźwignęli, dziękuję im bardzo i tak jak mówię, chwilę trwaj, ale twardo stąpajmy po ziemi, każdy kolejny mecz to jest mecz najważniejszy w sezonie i tak pracujmy. A co do meczu, no taki był pomysł na dzisiejszy pojedynek, żeby dać grać Pelikanowi i próbować w atakach szybkich, bo mamy do tego zawodników. Udawało się to, tak strzeliliśmy bramki, tak stwarzyliśmy sytuację. No a druga połowa, no to taka trochę, może nie tyle, że zła w naszym wykonaniu, ale daliśmy się zdominować przez Pelikan. Bardzo groźne stałe fragmenty i tu mieliśmy bardzo duże problemy, więc tutaj pole do poprawy i pole do pracy dla nas wszystkich. Ale tak jak mówię, cieszy bardzo zwycięstwo na tym trudnym terenie, bo nie ukrywajmy, tutaj jest specyficznie, jest trudno, jest ciężko w Łowiczu i niesieni żywiołowym, jak na ten poziom rozgrywkowy, dopingiem kibiców w drugiej połowie, zawodnicy Pelikana dominowali, dążyli bardzo za wszelką cenę do odwrócenia wyniku. Dzięki naszej pracy i odrobinie szczęścia udało się wygrać ten mecz. Chciałbym jeszcze dopytać o naszą w tej chwili sytuację w tabeli i jak ważna jest ta chwila, znaczy miejmy nadzieję, że to będzie dłuższy czas oddechu, ale w tej chwili ta chwila oddechu i wskoczenie na pozycję w połowie tabeli, tak naprawdę pierwszy raz wyraźnie odskakujemy od strefy spadkowej. No tak, tylko że za chwilę mamy mecz z UKS-em, który też jest zdecydowanie niżej, ale różnice punktowe są minimalne. Tam jest bardzo ciasno, dlatego ja nie wiem, jak jest w tabeli na chwilę obecną, przyznam szczerze. Na pewno wracając to spojrzę, no bo jak ktoś mówi, że nie patrzy w tabelę, to po prostu nie mówi prawdy, więc każdy patrzy w tabelę, każdy patrzy, na którym miejscu jest, każdy patrzy, ile ma do bezpośredniego przeciwnika i co może mu dać wygrany mecz, więc tak, ale tak jak mówię, za chwilę mamy 2 bardzo trudne kolejne mecze z UKS-em i z Wikielsem, które drużyny są bardzo blisko nas i tam też musimy punktować i to jest na chwilę obecną najważniejsze w tych 4 ostatnich meczach, plus łącznie z tym dodatkowym meczem z Wisą z rundy wiosennej. Musimy punktować i wtedy będziemy się przygotowywać przez zimę do rundy wiosennej.